taki facet Tomasz, któremu wydaje się, że uzdrawia ludzi i zrobił sobie z tego po prostu sposób na życie. Tak, zapraszam. Więc jeździ po Polsce i prowadzi taką parafrazę sprzedawania garnków emerytom. Jak wyglądają takie spotkania? Super, przyjaciele, że dojechaliście. I tak licznie. Brawo dla nas wszystkich. Aczkolwiek następny dotyk nieba, widząc po liczebności ludzi, będzie gdzieś indziej. W grach i filmach z dziedziny fantasy mamy coś takiego jak zaklęcia i supermoce. Bohater potrafi rzucać kulami ognia, strzelać laserami z oczu w innym uniwersum i inne takie rzeczy. Na przykład smocze dziecię, Duvakin ze Skyrima potrafił krzyczeć Fuzroda i jego krzyk oddziaływał na wrogów. Tam jest Duvakin. Dragonborn! No to Tomasz sobie wybrał, że też będzie miał taką moc, więc dmucha na ludzi i twierdzi, że ich leczy. Aleluja! Więcej! I teraz tak, jeżeli ktoś nie chce upaść, to on używa na nim siły. Zwróćcie uwagę, jak po pierwszym nieudanym zadziałaniu na ludzi, on w drugim podejściu dociska ich ręką. Rzeczy, które są realne w życiu i cieszyć się tym, a nie dawać sobie, że teraz już nie mogę i został telewizor. Żyj. Irytuje mnie także to jego ciągłe dopytywanie się, czy pomogło. Po tym, jak cię dotknie, podchodzi potem obowiązkowo z mikrofonem i nakłania cię do tego, byś odparł, że tak. Spróbować wyżej, trochę, więcej. Da radę czy nie? Na razie nie, okej, okay. Jeszcze raz. Czy nie? Bo też nie ma co na siłę. Nie boli. Ale... Nie boli, czyli ból przeszedł. To jest druzgotane. Tak, ale to nie ma znaczenia. Właśnie. Czyli był ból, tak? Był. A teraz? Nie ma w ogóle. Czyli nie ma bólu. To jest natychmiastowo, tak? Na tyle skończymy, bo na tyle jest widzę wiarę, ale ból przeszedł, więc brawo dla Jezusa. Słuchajcie, jakby ktoś na mnie wywierał taką presję, to po trzecim pytaniu ja bym mu już przytaknął, aby dał mi spokój. Ale są gorsze akcje. Wolność! Czy uwierzycie, że on odtwarza numer w stylu odrzuć kulę i idź? Jak to zobaczyłem, to poważnie się zaniepokoiłem. Nie potrafisz wstać. Wstań teraz. Dla jasności, to, że ktoś jest na wózku, wcale nie musi oznaczać, że nie potrafi chodzić. Być może stanie sprawia mu ból, być może utyka, być może stawy ma za słabe lub wady wrodzone palców. I co? Czy jest coraz lepiej, czy nie? To nie musi być zawsze tak w każdym przypadku, że osoba, którą widzimy na wózku, nie potrafi wstać. Czujesz jakieś siły, czy nie? Czy na razie jest tak samo, jak było? Czy jest lepiej? Jest lepiej? Czekaj. Jest lepiej? A Tomasz męczy kobietę, podrywając ją z wózka i chodząc z nią w kółko, wywierając na niej presję, aby odpowiedziała, że czuje się lepiej. Co czujesz na razie? Czy jak chodziłaś, czy coś się trochę poprawiało, czy nie? I po co im ten teatrzyk z tymi kocami? Jak ktoś pada od nieświeżego oddechu... Siła! 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 To zaraz podają mu koc. Zdajcie kocyk. Kocyk, gdzie są kocyki, ludzie? Aleluja. Jeżeli zachodziłaby już najmniejsza jakaś potrzeba użycia koca, to ja na logikę położyłbym ten koc pod nimi, aby nie było im zimno od podłogi. I to jego notoryczne używanie imienia Jezus w momentach, jak zachowuje się jak wariat. No wiecie, jak widownia zaczyna się po pewnym czasie niepokoić, to on jak użyje słowa Jezus, to sprawia wrażenie, że a, wszystko gra, bo jest pod kontrolą. Takie magic word. Rozblokowuję tą depresję teraz! Na mocy imienia Jezus, dobrze się pośmiać. No cóż, jedna grupa osób woli safe word, a inna grupa osób woli magic word. Ty masz dar! Używaj go w imieniu Jezus! Używaj go! Niedawno telewizja zainteresowała się takim tematem i dziennikarka, udając chorą, wzięła udział w sesji. I ja wam to teraz skrócę, żeby nie rozciągać odcinka.
Dziennikarka udała, że jest chora na płuca i Tomasz Dorożała zaczął ją leczyć. Oto cała ta afera. Innymi słowy, dzięki waszej kasie to, co ja robię, jest możliwe. Reporterka Uwagi podała fikcyjny powód uczestnictwa w spotkaniu. Poznaj mnie pan. To z astmą to prawda była czy nie? No nie. Z tym, co pani czuła, to prawda była czy nie? No też nie, no nic nie czułam, powiem szczerze. Ale ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Po co Tomasz w zaistniałej sytuacji w ogóle się tłumaczy? Czemu dałem się nabrać pani z Uwaga TVN? Udała, że ma astmę. Ja tego nie wykryłem. No wiecie, przecież jeżeli zarzucono by mi niewykrycie choroby, to ja odpowiedziałbym, że nie jestem od wykrywania chorób, ale od ich leczenia. Że to trochę inna profesja. A ten klaun się tłumaczy. I owszem, nie wykryłem po prostu tego, bo się rozwijam. Jeżeli przychodzi ktoś z bólem gardła, to kładę swoją rękę na jego gardle, a nie wypytuję się o to, czy czasem mnie nie oszukuje. A ten wziął winę na siebie. Nie wykryłem tego, że pani z Uwaga TVN nie miała astmy, co nie znaczy, że uzdrowienie, jeśli ktoś ma astmę, nie zaistnieje. Ale co nam to właściwie mówi? Znam też proroków, którzy mają mocniej rozwinięty ten dar ode mnie. Ano to, że Dorożała uważa, że posiada nawet moc dowiadywania się o ludzkich chorobach. Rentgen w oczach. Uzdrowienia, które mają miejsce, są autentyczne, często też spektakularne, tak jak rdzenie kręgowe i tak dalej. Z tym kręgosłupem już na pewno trochę lepiej, tak? Lepiej, bo nawet wstałam to lepiej. Mówił, że ma rozruszenie? Nie wiem. Mówi, że z sercem tylko. No bo on ma rozruszenie, żeby... No spokojnie, spokojnie, to przed chwilą jeszcze wzięło. Tylko myśleć, niech ten rozrusznik znika na mocy imienia Jezus. Teraz! Dobre uczynki są gówno warte bez tego, który jedynie jest Panem. On chce Ciebie zbawić, czy jesteś gotowy, by oddać... Piękny, zadbany, pewny siebie, wysportowany. Wiecie, kogo mi przypomina? To znaczy, z jednej strony przypomina mi polskiego Jasona Stathama, bez kitu, na serio. A z drugiej strony przypomina mi już prawdziwie przerażającą postać. Jima Jonesa. Real. I mean, he could just light up. I mean, his whole body punctuated what he was saying. Call me father, call me mother, call me morphodite, call me queer, call me whatever you want. I don't care what you call me. I'm not afraid of nobody. Ja, przygotowując się do tego filmu, nauczyłem się nawet stylu, w jakim on to robi. No wiecie, ja cię uwalniam. Teraz. Teraz. Do trzech liczę i znikasz. Zło będzie rozwalone. W imię Jezusa. W imię Jezusa. Teraz, teraz. Więcej, więcej. Jezu, zachrypłem. Wiej, 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 więcej. Więcej, 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 więcej w jego domu. Więcej w imieniu Jezus. La, 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 la. Oto okrywam cię moją miłością jak płaszczem. Nie będziesz taka sama już od dzisiaj. Ty wynosisz się, duchu Pytona, teraz, na mocy imienia Jezus. Raz, dwa, trzy. Teraz, wyłaź! No i z całym szacunkiem, ale co to są w ogóle zagadki? Podchodzi do typa i odpowiada mu... przeprowadza z nim rozmowę... I te jeszcze jego gadki, które w zasadzie są strasznie prozaiczne i populistyczne. To jest takie, wiecie, mówienie do kogoś: zło będzie rozwalone. Nie kłam. Mów prawdę. Nie ufaj fałszywym ludziom. Mów prawdę. Miej marzenia. A będzie dobrze. A przezwyciężymy to. Słuchaj, jak ktoś ma cię pokochać, jak ma coś ci w życiu wyjść, to musisz robić to, co naprawdę chcesz. Boga nie ściemnisz, tak? Jeżeli chcesz iść za Bogiem, idź. Jak nie chcesz, nie idź. I mów prawdę. I nie poddawaj się. I masz. Marzenia są piękne. Będzie dobrze. Wiecie, w tym stylu. Po prostu nie kłam. Okej? Ani sama siebie, ani Boga. Przyznaj się do pewnych rzeczy.
Nie bój się, że cię ktoś potępi, czy on. Wtedy będzie ci lżej. Kłamstwo wtedy będzie rozwalone. I wtedy przyjdzie pokora i wtedy znajdziesz drogę, okej? Okay? Nie kłam. I to by było na tyle, ale nim się z wami pożegnam, to zaproszę was do moich innych materiałów. Całkiem niedawno wydałem takie właśnie filmy, każdy o innej tematyce, więc mam nadzieję, że was zainteresują. Z pewnością wiecie, gdzie ich szukać, więc zapraszam was na moje inne konto poświęcone mojej twórczości, tak bardzo różnej od postaci degustatora. I koniecznie wpadnij na mojego Patronite'a, bo w przeciwnym razie filmy takie jak ten nie będą mogły powstawać.